miasta Bolesławca 2023 uważamy za otwarty. Tematyka kresowa jest w Bolesławcu mocno obecna i za sprawą tego, że obecnie mieszkańcy miasta są w dużej części potomkami przesiedleńców z Kresu Wschodniej II Rzeczpospolitej i za sprawą działalności Bolesławskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i w końcu dzięki organizowanemu dorocznie Dniowi Osadnika. Jednak od dawna sygnalizowanym problemem, który dotyczy całego Dolnego Śląska, był brak Muzeum Kresowego, które pokazywałoby historię przesiedleń. To właśnie się zmienia. Po raz pierwszy przyjechali do nas muzealnicy, przedstawiciele Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Przy Muzeum Piastów Śląskich tworzy się również Muzeum Kresów i Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. To jest muzeum, które od wielu lat jest jakby walka o to, żeby ono powstało, ale w tej chwili idzie już takimi wielkimi krokami. Pełnomocnikiem dyrektora Brzeskiego Muzeum Piastów Śląskich do spraw utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów jest Andrzej Peszko. To między innymi on pojawił się w Bolesławcu w Dniu Osadnika, by od bolesławian zbierać pamiątki dotyczące przesiedleń z Kresów Wschodnich. Od 2021 roku mamy do dyspozycji jako muzeum budynek dawnego książęcego gimnazjum piastowskiego, tak zwane gimnazjum Ilustre, budynek XVI-wieczny, od 20 kilku lat nieużytkowany, no i decyzją właśnie ministra mamy z nim zorganizować Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Jest to efekt tak naprawdę wieloletnich działań oddolnych i środowisk kresowych, i samorządu, i również naszego muzeum w sprawie utworzenia takiego miejsca. Od 2019 roku w Muzeum Piastów Śląskich funkcjonuje stała ekspozycja Kresy – Ocalone Wspomnienia. To forpoczta tworzonego właśnie muzeum, które w całości będzie prezentować historię kresowych przesiedleń. A do dyspozycji będzie 5,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni, z czego 2,5 tysiąca zajmować będzie sama ekspozycja. Do 10 sierpnia ma być przygotowany program funkcjonalno-użytkowy tego muzeum. W tej chwili mamy ponad 2,5 tysiąca eksponatów, już na dzień dzisiejszy, tak? Rozpoczęliśmy też od tak naprawdę początku miesiąca zbiórkę zabytków związanych, czy pamiątek związanych z kresami. Dzisiaj jesteśmy w Bolesławcu, na Dniach Bolesławca, w tym pierwszym dniu, czyli w Dniu Osadnika. Również zwracamy się do tych, którzy chcieliby przekazać nam obiekty, pamiątki, czy po swoich rodzicach, czy po dziadkach. My się tymi pamiątkami zaopiekujemy, mamy do tego pracowników, mamy przystosowane pracownię konserwatorską. Pamiątek kresowych jest stosunkowo mało, ponieważ przesiedlenia z tamtych terenów nie odbywały się w atmosferze pozwalającej na zabranie ze sobą tego, co chciałoby się zabrać. Tym bardziej są one cenne i tym bardziej powinny znaleźć swoje godne miejsce w muzeum, bo w prywatnym obiegu narażone są na bezpowrotne zgubienie bądź zniszczenie. W Bolesławcu no, na razie mamy relacje. Na razie mamy relacje. To też jest część historii. Historia mówiona to też jest bardzo ważna część tej naszej działalności. Właśnie w tej chwili przyszła pani, która chce przekazać nam obiekty związane z jej rodzicami. No, nie chcemy, żeby te obiekty zniknęły, tak? No, bo wiadomo, jaki jest często los w momencie, kiedy ktoś zmienia mieszkanie albo przestaje przywiązywać uwagę do tego, co pozostawili swoi rodzice. No, my chcemy ocalić te obiekty od zapomnienia. Muzeum w Brzegu nawiązało współpracę z Bolesławieckim Muzeum Ceramiki, więc każdy bolesławianin może takie pamiątki przekazać tu na miejscu. Pomocą służy też Bolesławiecki Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.